Dzień dobrze, posmakuj. Świetnie, że znowu jesteś. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie konfiturę jabłkową z antonówek z cytryną. Zostań. Moi drodzy, z okazji jabłonek muszę pokazać Wam kolejne danie z użyciem jabłek. Jest sezon, więc trudno tego nie wykorzystać i postanowiłem, że przygotuję prostą konfiturę jabłkową, którą będziecie mogli wykorzystać w okresie na przykład zimowym. Dzisiaj użyję jabłek antonówek. Pięknych, zielonych, kwaśnych jabłek, które bardzo często używamy do przetworów. Możecie też na przykład zastąpić szarą renetą. Ja wzbogacę moją konfiturę dodatkiem skórki z cytryny. Na kwasowość myślę, że w zupełności ta, którą posiada jabłko, wystarczy. I dodam ćwierć ilości cukru do całej ilości jabłek. Czyli wziąłem sobie około 1,5 kg jabłek, do tego dodam około 350-400 g cukru. Pamiętajcie też o tym, że jabłka mają dużo pektyn, więc ta konfitura, ona też się nam sama z siebie ściągnie. Podobnie jak porzeczki. Porzeczki też mają czerwone, bardzo dużo pektyn. Obieram szybko jabłko, zaczynam od górnej części i jadę dookoła szybko i sprawnie. Pamiętajcie, żeby Wam jabłko nie ciemniało, możecie włożyć je do wody z sokiem z cytryny albo z octem jabłkowym. Możecie oczywiście zrobić konfiturę ze skórkami, nie ma to tak naprawdę znaczenia. Gdybyście na przykład znaleźli jabłka malinówki, to one są czerwone i to bardzo też fajnie wychodzi później w konfiturze, że ta konfitura jest taka lekko różowa. Po to, żeby jabłka puściły sok, to pokrojone w kostkę jabłka, przesypujecie trochę cukrem, wymieszacie, odstawicie na godzinę, na dwie, one puszczą sok i wtedy delikatnie na wolnym ogniu możecie sobie smażyć jabłka. Ja będę kroił jabłka. Wy możecie sobie zetrzeć na tarce, pozostawiam to do Waszej decyzji. Jabłka kroję w kostkę i to nie musi być jakaś regularna, równa kostka, dlatego że one się nam też rozpadną. Jeśli zostanie część w kawałku, to też jest fajnie, bo potem na przykład w szarlotce będą one wyczuwalne delikatnie, bardzo delikatnie na zębach, nie? Jabłka wymieszam z częścią cukru i teraz pozwolę im na to, żeby one puściły sok. Z obierek, z ogryzków i z większej ilości jabłek oczywiście możecie zrobić ocet jabłkowy, także w pełni zagospodarujecie całe jabłko, nic nie wyrzucicie. Zobaczcie, jak jabłka puściły już swój sok, one już są mokre, już są wilgotne. Za momencik dodam kolejną partię jabłek, dosypię cukru i znowu wymieszam. Ta wersja konfitury jabłkowej jest z cytryną, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaeksperymentował i na przykład zrobił z waniliowym prawdziwym cukrem, albo z wanilią, albo dodał cynamonu, dodał gwiazdki janyżu. Ja też w takiej starej książce, którą przygotował profesor Dumanowski, a wydał Pałac w Wilanowie, znalazłem, że na przykład do konfitury jabłkowej dodawano soku z bzu. To też robiło ciekawy kolor całej konfitury, więc polecam, wypróbuj. Teraz dodaję już jabłka i cukier i razem wszystko wymieszam, odstawię na chwilkę i przerzucę później do garnka. Podpalamy płomień pod patelnią, bardzo mały. Dodajemy jabłka z cukrem i na bardzo wolnym ogniu smażymy, mieszając od czasu do czasu. Zobaczcie, jabłka zaczynają powolutku pracować, więc tak od czasu do czasu trzeba je będzie przemieszać. Ten nadmiar soku się będzie odparowywał, pektyny i cukier będzie zagęszczał naszą konfiturę. Ja pod koniec gotowania dodam startą skórkę z cytryny, żeby wzbogacić aromat. W trakcie zmniejszania objętości, w trakcie smażenia będzie nam powstało taki lekko brązowy, pomarańczowy, czy też lekko słomkowy kolor. Konfitura popracowała, zmniejszyła swoją objętość. Przyszedł już czas, żeby dać skórkę z połowy cytryny. Doda nam trochę aromatu i zapachu. Samą żółtą część, bez tej białej, żeby konfitura nie była gorzka. Delikatnie mieszam, zaskrobując dno. Mam już taki ładny, lekko brązowy kolor. Jeszcze chwileczkę i za chwilę będę już mógł przepakowywać do słoiczków. Przygotowałem takie małe słoiczki do zapakowania. Nie będę ich pasteryzował z konfiturą, tylko gorącą konfiturę włożę do czystych, wyparzonych słoików. Sprawdzę, czy górna część jest czysta. Zakręcę i odstawiam je do góry nogami. Jeśli byś chciał zawekować, to słoiki lądują w piekarniku w temperaturze około
110 stopni na jakieś 20-25 minut. Potem wyjmujesz, odstawiasz również do góry nogami i masz zawekowane konfitury jabłkowe. Konfitura gotowa, wkładacie do spiżarni, wkładacie do półki, to spokojnie może przetrwać rok, dwa, bez najmniejszego problemu. Tam jest dużo pektyn, jest cukier, więc to jest zapasteryzowane, dno jest wklęśnięte, spokojnie możecie z tego korzystać w dłuższej perspektywie. A więcej dań z jabłkami znajdziecie w książce Jabłonki i dowiecie się też o polskiej kulturze jabłkowej. Link jest oczywiście w opisie. Moi najdrożsi, oczywiście zasubskrybujcie, polajkujcie i skomentujcie przepis na konfiturę jabłkową. Napiszcie, jak wy ją robicie. Widzimy się już w kolejnym odcinku i cześć! A jeśli masz ochotę na inne przetwory, to bardzo proszę kliknij tutaj.